Czy śmierci dwóch pracowników kolei można było uniknąć? Co zrobić, żeby to miejsce było bezpieczne? Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Krzysztof Polasik, a to jest magazyn interwencyjny Radia Poznań w Punkt. Jesteśmy w wietrznym, pochmurnym Budzyniu. Obok mnie jest nasz korespondent z północy Wielkopolski, Marek Wolski. Witam Cię, Marku. Opowiedz proszę krótko o tym miejscu. Dobry wieczór, witam również z Budzynia. Budzyń, powiat chodziecki, ulica Nowe Budy. Tutaj 10 stycznia około 8 rano doszło do tragicznego wypadku kolejowego na przejeździe kolejowym, obok którego właśnie się znajdujemy. Doszło tutaj do wypadku, w którym zginęła jedna osoba, 3 zostały ranne. Później jeszcze jedna osoba zmarła, a więc w suma to 2 osoby zmarłe wskutek tego tragicznego wypadku. To było 10 stycznia, kilka miesięcy później, również 10, ale sierpnia, kolejny wypadek w tym samym miejscu. Dochodzi do zderzenia busa z pociągiem osobowym. Na szczęście wówczas nie było żadnych ofiar śmiertelnych. W styczniu w pociągu jechało 160 osób, w sierpniu 250 osób. Takie są liczby, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów, którzy jechali tymi pociągami. Tragiczne zdarzenia, które działy się tutaj, na tym właśnie przejeździe kolejowym. Od tego czasu mieszkańcy chcą, żeby to miejsce zostało zabezpieczone. Radny powiatu chodzieckiego, Emil Gursz, którego teraz witam serdecznie, przygotował petycję. Dostał pan już odpowiedź? Nie. Do tej pory niestety nie uzyskałem żadnej odpowiedzi ze strony Poznańskiego Zakładu Polskich Linii Kolejowych. Czego pan oczekuje, czego oczekują też mieszkańcy, z którymi pan rozmawiał? Myślę, że kwestia poprawy bezpieczeństwa na tym przejeździe, czyli krótko mówiąc podniesienie kategorii zabezpieczeń tutaj bezpieczeństwa na tym przejeździe, to dla nas wszystkich temat dyżurny, szlabany, czy też sygnalizacja świetlna. Myślę, że to będzie idealne rozwiązanie podnoszące kategorie i kwestie bezpieczeństwa. Dlaczego mieszkańcom na tym zależy? Nie oszukujmy się, teren znajdujący się po drugiej stronie przejazdu jest to coraz bardziej rozbudowujący się teren miasta Budzyń, teren ciągle przecinający, pokonujący w drodze do pracy, do szkół, do miasta przez mieszkańców ulicy Nowe Budy, pokonywany jest wielokrotnie w ciągu dnia. Bezpieczeństwo na tym przejeździe to dla nas wszystkich przecież podstawa. Chcemy do szkoły czy do pracy docierać bezpiecznie. Zapytam też o to panią Urszulę, która mieszka tutaj obok, była przy tych wypadkach. Pani zdaniem potrzeba zmian? Oczywiście, że potrzeba. Pani pamięta ten wypadek? Jak to wyglądało? Co wtedy pani czuła? Pamiętam. No czułam strach. Powiedziała pani, że był straszny huk w tym momencie. Był bardzo huk. Był duży huk i według pani tutaj najlepiej, gdyby były, no właśnie, szlabany? Chociażby sygnalizacja świetlna. Chociażby sygnalizacja świetlna. Pani mieszka bardzo blisko, to teraz można zobaczyć, jak odwrócimy się w moje prawo. Widzi pani, że tutaj ruch jednak jest, przejeżdżają, prawda, tak, duże pojazdy? No jest czasami bardzo duży ruch. Petycja to jest jedna rzecz, ale jest też z nami były kolejarz, pan Robert Mingę. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan napisał list otwarty do premiera Donalda Tuska. Dlaczego? Kwestia tego przejazdu to jest jeden z etapów moich kilkuletnich już starań o nakłonienie PKP Polskich Linii Kolejowych do rzetelnego zajęcia się kwestiami bezpieczeństwa. Ale nie chciałbym tutaj rozstrząsać tych spraw. Myślę, że przedstawiciel tej firmy ma do przekazania pozytywne wiadomości. No i mam nadzieję, że kiedyś nadejdzie taki moment, że nie trzeba będzie poruszać nieba i ziemi, wszystkich możliwych instytucji w tym kraju, a po prostu zwróciwszy się bezpośrednio do PKP Polskich Linii Kolejowych, uzyskam odpowiedź: tak, poprawimy, lub panie Minga, nie masz pan racji. A według pana tu jest niebezpiecznie? Tak, byłem na tym przejeździe kilka razy, widziałem samochody, które kierowcy musieli ustawiać się w poprzek drogi praktycznie, żeby zobaczyć z tej strony nadjeżdżające pociągi. No, czyli widoczność jest ograniczona? No tak, teraz poprawiono ją dość znacznie, zacofała tutaj Polskim Liniom Kolejowym. Natomiast no, bezsprzecznie wymaga tutaj osygnalizowania ten przejazd. Myślę, że to jest moment, w którym powinniśmy oddać głos przedstawicielowi kolei. No powiedzmy jeszcze, że na tym przejeździe nie ma sygnalizacji, nie ma rogatek, jest tylko znak stop i krzyż świętego Andrzeja. I to dla wielu osób okazuje się, że nie wystarcza. Czy pana zdaniem ten przejazd jest bezpieczny? Pan Radosław Śledziński, rzecznik prasowy PKP PLK.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja może na początek, zanim wprost, bezpośrednio się do tego pytania odniosę, to serdecznie podziękuję za podjęcie tematu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, bo to jest temat niezwykle istotny, a im więcej o bezpieczeństwie mówimy, tym możemy dotrzeć do szerszej grupy osób i dzięki temu też z tymi zachowaniami kierowców możemy nieco, można powiedzieć kolokwialnie, powalczyć. Natomiast z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że ten przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Nowe Budy w Budzyniu jest przejazdem bezpiecznym, podobnie jak wszystkie inne przejazdy, które są przez nas zarządzane, przez nas, czyli przez Polskie Linie Kolejowe. W tym akurat przypadku mamy tu znak stop, mamy Krzyże Świętego Andrzeja, mamy linię bezwzględnego zatrzymania się przed torem po obu stronach tego toru, mamy w końcu także oświetlenie, mamy także zapewnioną dobrą widoczność i mówię to z pełną odpowiedzialnością, także dlatego, że systematycznie sprawdzamy i monitorujemy wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe, także ten tutaj. Mówię tutaj także o kontrolach zewnętrznych. My w tym roku mieliśmy kontrolę Urzędu Transportu Kolejowego, który sprawdzał ten przejazd pod kątem zgodności zabezpieczeń z rozporządzeniem, pod kątem jego utrzymania. No i ta kontrola wykazała, że wszystkie zabezpieczenia, które na tym przejeździe kolejowo-drogowym istnieją, są odpowiednie, adekwatne do sytuacji komunikacyjnej, w jakiej się znajdujemy, jeśli chodzi o ten przejazd kolejowo-drogowy. Jest więc, reasumując, to przejazd całkowicie bezpieczny, z jednym wszakże istotnym zastrzeżeniem, a mianowicie takim, że bezwzględnie należy pamiętać o tym, aby przestrzegać obowiązujących przepisów, bo koniec końców to my jako kierowcy, jako rowerzyści, jako piesi decydujemy, czy przestrzegamy przepisów, czy zachowujemy się rozsądnie przed przejazdem kolejowo-drogowym, a to jest absolutna kluczowa kwestia, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, bo obserwujemy też takie sytuacje, że no, zabezpieczenia w postaci sygnalizacji, w postaci rogatek również są przez kierowców ignorowane. My tego typu sytuacje pokazujemy także na naszych stronach internetowych ku przestrodze, wskazując na to, że każde złamanie przepisu prowadzi do niebezpiecznych zdarzeń dla życia, dla zdrowia wszystkich osób, które w obrębie tego przejazdu kolejowo-drogowego się znajdują. A zatem jest to przejazd, który jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, adekwatnie do sytuacji, jaką tutaj mamy i zapewnia całkowite bezpieczeństwo, gdy użytkownicy tego przejazdu stosują się do przepisów, zachowują rozsądek, a warto wspomnieć, że to nie są przepisy, które są kompletnie nieznane kierowcom, bo to są przepisy, które wynikają wprost z przepisów prawa o ruchu drogowym, a więc jeżeli mamy znak stop, to powinniśmy się zatrzymać. Te przepisy wskazują także na to, że przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym, niezależnie od tego, w jakie zabezpieczenie on jest wyposażony, powinniśmy zachować szczególną ostrożność, a więc upewnić się, czy z lewej, czy z prawej strony nie nadjeżdża pociąg, który tutaj dodatkowo także podaje dodatkowe sygnały, informując o tym, że zbliża się do przejazdu kolejowo-drogowego. Panie Radosławie, wiemy, że w tym przypadku według wstępnych ustaleń faktycznie winę prawdopodobnie ponosi kierowca, ale jednak zginęli pracownicy pociągu, więc pytanie brzmi, kto ponosi tutaj większe ryzyko? Widzę, że jest w publice pan, który nie zgadza się z tym, co mówi pan Radosław. Marku, czy możesz podsunąć mikrofon? Ja nie zgadzam się z panem, bo chciałem panu zadać, ile pan kilometrów w swoim życiu przejechał, jakimi pan autami jeździł i w warunkach atmosferycznych, jeżeli jest mgła, to skąd ja mogę wiedzieć, że tam jedzie pociąg? Proszę pana, jeżeli by była sygnalizacja, jest zamknięte, są szlabany czy cokolwiek, to jestem w stanie stanąć i wiadomo, a jeżeli jest mgła cokolwiek, czy nie wiadomo jaka pogoda jest, no to tego nie widzisz. A z ciężarówki czy z busa, no w jaki sposób? Niech pan mi wytłumaczy, powie, ile pan kilometrów w życiu przejechał i jakimi pojazdami pan jeździł. Nie. Mamy tutaj ciężarówkę, może pan się wykazać. Tak, nie będziemy robić eksperymentu. Widzą lokacji, ja tutaj za chwilę stanę ciężarówką i pan co zobaczy, jaka jest widoczność. Do kabiny i co pan zobaczy, jak to wygląda. Ja w tym miejscu, którym jest wyznaczony. Ja przejechałem 1,5 miliona kilometrów i byłem w różnych sytuacjach. I proszę pana, to nie są żarty tutaj, to nie są żarty. Ładnie możemy sobie ładnie mówić. Warunki atmosferyczne, no wszystko składa się na to. Jeżeli są szlabany, jest zamknięte, jest światło, wiadomo, jeżeli ten kierowca widzi na czerwonym świetle i będzie przez szlabany przyjedzie, to jest jego wina. A jeżeli nie ma niczego, no co to tylko stop, no to
Tam na polnej drodze, polna droga jest, co tylko myszy, czy tam przechodzą, czy nie wiem, czy jelenie, i tam jest na polnej drodze są sygnalizacja świetna i są rogatki. No z jakiej okazji? Przenieście te rogatki tutaj, tak? Mówimy tylko o tych dwóch ostatnich wypadkach, a przecież dobrze wiemy. Jest więcej tych wypadków. Wiedzą, że na tym przejeździe było więcej wypadków i również ciężarówką. Tutaj muszę od razu wejść w polemikę, no trudno mi dyskutować z opiniami tak naprawdę, ponieważ no ja się mogę opierać na faktach tak naprawdę. Natomiast od kilkunastu lat na tym przejeździe kolejowo-drogowym, wyjąwszy bieżący rok, nie doszło do żadnego zdarzenia. To w tym roku dopiero doszło do dwóch zdarzeń. Oczywiście możemy powiedzieć, możemy wskazać, że te dwa zdarzenia, o których mówimy w bieżącym roku, to o dwa zdarzenia za dużo. Natomiast proszę pamiętać o tym, że wszystkie przejazdy są zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem i w obrębie przepisów, do których jesteśmy zobligowani do tego, by ich przestrzegać, możemy się poruszać tak naprawdę. Możemy sobie wyobrazić sytuację, ja nie mam takich danych, ile jest skrzyżowań drogowych pomiędzy drogą a drogą w gminie czy w powiecie, i proszę mi wierzyć, że też nie wszystkie tego typu skrzyżowania są zabezpieczone sygnalizacją świetlną i na takich skrzyżowaniach drogowych, stricte drogowych, no, również należy stosować przepisy, które są ogólno znane tak naprawdę wszystkim kierowcom, w związku z czym mówimy tu o adekwatnym zabezpieczeniu do sytuacji komunikacyjnej, co, jak wspomniałem, potwierdza nie tylko moje słowa, nie tylko moje opinie, ale także kontrole, które no, to skrzyżowanie toru z drogą przechodziło, i to były niezależne od nas kontrole Urzędu Transportu Kolejowego, które wykazały, że te zabezpieczenia są całkowicie adekwatne do sytuacji, która tutaj jest. My te zabezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem... Dopowiedzmy jeszcze, mówi pan, że to jest bezpieczny przejazd, jednak mieszkańcy, jak słyszymy, wskazują na to, że ich zdaniem to bezpieczeństwo jest zbyt małe. Co musiałoby się wydarzyć, aby ten przejazd był bogatszy w sygnalizację świetlną na przykład, a może w rogatki? Budzeń się rozrasta, mieszkańcy często tędy jeżdżą. Tędy codziennie przejeżdża 37 pociągów, pomnożyć to przez liczbę dni w tygodniu, a jeszcze pociągi towarowe. Ryzyko jest duże. Co powinno się wydarzyć, aby tutaj było większe bezpieczeństwo niż to, które już jest? My się poruszamy w obrębie przepisów. Przepisy wskazują, że kategoria przejazdu, a więc też zabezpieczenia tego przejazdu, mogą się pojawiać na podstawie określonych informacji tak naprawdę, a więc pod uwagę, jeśli chodzi o zabezpieczenie przejazdów kolejowo-drogowych, brane jest natężenie pociągów, natężenie ruchu samochodowego, czyli ten iloczyn, można powiedzieć, ruchu drogowego, ruchu kolejowego na danym przejeździe, kategoria drogi, widoczność i tego typu kwestie, i rozporządzenie jasno wskazuje, jakie parametry muszą zostać spełnione do odpowiednich zabezpieczeń. Natomiast, nieco wyprzedzając pewnie tok tej dyskusji, chciałem zwrócić uwagę na to, że my już rozpoczęliśmy procedurę zmierzającą do tego, żeby na tym przejeździe kolejowo-drogowym pojawiła się sygnalizacja świetlna. Jesteśmy już na etapie rozpoczęcia procedur z tym związanych. W momencie, kiedy te procedury będą zakończone, kiedy zapewnimy finansowanie, wówczas takie zabezpieczenia na tym przejeździe będą mogły się pojawić, i wynika to bezpośrednio właśnie z rozporządzenia, które nas obowiązuje, ponieważ obserwujemy też zmieniony iloczyn ruchu na tym przejeździe kolejowo-drogowym, w związku z czym możemy zamontować tutaj dodatkowe zabezpieczenia, które będą wspierać kierowców, przy czym niezależnie od tego chcemy także zwiększyć poziom bezpieczeństwa poprzez montaż pasów akustyczno-wibracyjnych po obu stronach torów. To jest takie rozwiązanie, które chociażby jadąc od strony Poznania można zaobserwować w Tarnowie Rogozińskim, a więc taka dodatkowa informacja dla kierowców, żeby zwrócić przy przejeździe kolejowo-drogowym jeszcze bardziej szczególną uwagę na to, co się dzieje w obrębie tego przejazdu. Za chwilę jeszcze o to dopytamy. Szanowni Państwo, są z nami też eksperci, fachowcy z branży. Jest Bogdan Janczak, instruktor jazdy z Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów w Poznaniu. Witam serdecznie. Najpierw pytanie osobiste. Pan znał maszynistę, który zginął tu w wypadku, prawda? Tak, kolega prowadzący pociąg, mój przyjaciel, człowiek, który całe życie przepracował jako maszynista. Zresztą mając 60 lat, maszynista może przejść na emeryturę. Poważnie o tym myślał, bo wiek już osiągnął, ale kochając tą pracę, po prostu pracował dalej. No, bardzo dobry mój kolega. Razem pracowaliśmy ponad 30 lat, także mogę wiele powiedzieć i same superlatywy na temat tego człowieka, który niestety, ale nie zginął na miejscu, ale po bardzo ciężkich perturbacjach zdrowotnych w szpitalu
i po prostu nie żyje. Z mojej strony, jeżeli słucham wypowiedzi tutaj państwa, czy mieszkańców, czy pana z Polskich Linii Kolejowej jako maszynista, bo żeby być instruktorem, to najpierw 30 lat prowadziłem pociągi, to jest temat tabu. Ja nie rozumiem jednej rzeczy, że ciągle mówimy o bezpieczeństwo, jest to podstawa, jeżeli chodzi o pracę maszynisty, bo ten człowiek, jak to się mówi, siedzi z przodu, gdzie jest bezpośrednio narażony, czego przykładem był ten wypadek. To jest temat tabu i nigdy, czy wielokrotnie w tym temacie wypowiadaliśmy się jako Związek Zawodowy Maszynistów, że to jest bezpieczeństwo zawsze nam leży na sercu, nie tylko tego maszynistę, a podróżnych, no i użytkowników tych dróg. Drodzy Państwo, jeździmy coraz szybciej. Tu jest linia po modernizacji, mamy prędkość 120 na godzinę. Linia była modernizowana i osobiście jestem zdziwiony, że tu jest, dla mnie to jest przejazd nieszczerzony. To jest przejazd nieszczerzony, jak nie ma rogatek, znając mentalność wielu kierowców, też jest ich coraz więcej, bo przecież samochodów mamy coraz więcej i ten iloczyn, o którym Pan tu wspomniał, jest bardzo wysoki, zresztą trudny do określenia statystycznie. W ramach tych pomiarów, tych wszystkich rzeczy, które się robi, żeby ten określić, jaki to jest trójkąt widoczności i tak dalej, moim zdaniem nie powinno być takich przejazdów. Jak jest przejazd, są rogatki. Bez kategorii D w ogóle. Bez kategorii D. Kategorie to jest wymysł systemowy jakichś rozporządzeń i ze strony maszynistów uważamy, że bez kategorii nie powinny być rogatki, co najmniej sygnalizacja świetlna, żeby ten kierowca wiedział, że światła czerwone pulsują, on ma obowiązek się zatrzymać. Tak to można krótko skwitować, bo to jest, no, wypadki były, są i będą, ale należy w ten sposób to ukrócić, żeby po prostu ich, do nich nie dochodziło, dlatego że no, było tu powiedziane dzisiaj, że kierowcy różnie też podchodzą do swoich obowiązków. A ryzyko ponoszą tak czy siak pracownicy także pociągu? Tak, pracownicy pociągu. Tu zginął pan rewizor, który był też siedział zaraz za kabiną. Maszynista również i podróżni ucierpieli, prawda? Także tutaj należy iść w tym kierunku, żeby jak najmniejsza możliwość popełniania błędów przez kierowców, tak? No bo nie wykluczymy tego, ale jeżeli będzie możliwość taka, żeby wykluczyć kategorię przejazdów kolejowych tylko po prostu albo nieszczerzony, albo nieszczerzony, albo po prostu przejazdy likwidować. Kierowca objedzie sobie kawałek dalej, bo tu Państwo wspomnieli, że obok jest zaraz przejazd strzeżony, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nie było przejazdów nieszczerzonych. Kiedyś siedział dróżnik, teraz mamy urządzenia, mamy sygnalizację, tarcze ostrzegawcze przejazdowe, sygnały baczność i tak dalej. To należy iść w tym kierunku, żeby zlikwidować takie przejazdy, moim zdaniem, ze strony maszynisty, bo tam naprawdę siedzi człowiek, który jest, do pracy przychodzi i chce z tej pracy wrócić. A bardzo często się zdarza, że no niestety tak nie jest. No, dokładnie to miejsce obadał starszy maszynista Marcin Orchowski, to jest Związek Zawodowy przy Kolejach Wielkopolskich. To miejsce jest faktycznie specyficzne, jest bardziej niebezpieczne niż inne takie przejazdy? To miejsce jest generalnie, wpisuje się w krajobraz. Ta linia jest po modernizacji, profilu linii nie dało się zmienić, jeżeli chodzi o krzywiznę, natomiast tutaj jest, mamy to, przejazd jest na łuku. Mamy wyniesienie przejazdu w obrębie drogi, mamy podejście bezpośrednio do budzenia, natomiast jest to na tyle daleko, że w tym miejscu, gdzie stoimy, jest ten przejazd, pojazdy kolejowe, szczególnie, ja mogę mówić tylko za siebie, pociągi osobowe, które mają szybsze przyspieszenia i szybciej są w stanie hamować, mają w tym miejscu 120 na godzinę, dlatego że około tutaj pół kilometra do kilometra dalej dopiero rozpoczyna się ścieżka schodzenia do przystanku, gdzie po prostu wyhamowujemy do przystanku. Także praktycznie, żeby prowadzić normalnie ruch pociągowy i prowadzić pracę przewozową zgodnie z rozkładem jazdy, no to w praktyce w tym miejscu będziemy mieli zawsze 120 na godzinę. Jeżeli chodzi o kierowców, to kierowcy samochodów ciężarowych mają o tyle utrudnioną widoczność, zdaję sobie z tego sprawę, również byłem instruktorem nauki jazdy przez 6 lat, że widoczność w prawo i w lewo jest ograniczona do około 90 stopni ze względu na budowę kabiny oraz no przeszklenie, które jest tylko po prawej i po lewej stronie kabiny. Czyli problemem tutaj jest widoczność i to tak naprawdę dotyczy i kierowców, którzy jeżdżą tędy, i maszynistów.
W przypadku maszynistów, im szybciej jedziemy, tym tak samo jak w ruchu lądowym, im szybciej jedziemy, tym bardziej zawęża nam się percepcja i widoczność tego, co jesteśmy w stanie odbierać. W przypadku tutaj 120 na godzinę na tej linii, no to jest to mniejsza prędkość niż my normalnie prowadzimy pojazdy kolejowe, czyli to jest normalnie 130 km na godzinę, bo tak jest w większości Wielkopolski. Jeżeli chodzi o tą widoczność, którą mamy z kabiny, to my patrzymy na szlak daleko, dlatego że około kilometr, półtora kilometra, dwa kilometry dalej mamy sygnalizację semaforów i my to obserwujemy. Natomiast jeżeli coś zaczyna nam wjeżdżać z boku pół kilometra przed pociągiem, no to droga hamowania ze 130 mamy 600 metrów, z 160 mamy 900 metrów. W przypadku akurat tego pociągu, który tutaj przejechał, był to Elf-1. No i w tym przypadku my jedyne, co możemy zrobić, to dajemy sygnał baczność i hamujemy, dając cenne sekundy osobom w celu uniknięcia zdarzenia. I to się dzieje po prostu nagminnie, normalnie i jest to część pracy i część chleba maszynisty. Czy pana zdaniem jedynym słusznym rozwiązaniem byłyby tutaj rogatki? Moim zdaniem rogatki, zawsze podniesienie stopnia bezpieczeństwa jest jak najbardziej wskazane, natomiast chociażby sygnalizacja świetlno-dźwiękowa, pulsujące światła byłyby na pewno wskazaniem, dlatego że w warunkach niedostatecznej widoczności, czyli w warunkach właśnie jesiennych, w warunkach zimowych, kiedy mamy mgły, szczególnie w tym tutaj rejonie, chociaż mamy bardzo obniżone tereny, różnica wysokości, mamy różnicę wilgotności. My to wszystko widzimy i na szlaku, i na szynie, i na drucie, gdzie się osadza szać, gdzie nie możemy ciągnąć, bo nam iskrzy, gdzie mamy wydłużone czasy hamowania i po prostu musimy jeździć wolniej i bardziej uważać. Ta linia jest bardzo zróżnicowana pod względem wysokości, jak i warunków takich meteorologicznych. Także w przypadku powstawania mgieł, no to jest jedyny w sumie wskaźnik na to i pierwszy dostępny z brzegu, że nie wjedziemy na ten przejazd, dlatego że załączą nam się sygnalizatory. To jest magazyn W Punkt. Rozmawiamy o tym, czy i w jaki sposób zabezpieczyć przejazd kolejowy Budzyń-Nowe Budy. Dyskusji przysłuchuje się także włodarz tego miejsca. Czas na stanowisko samorządu. Pan Marcin Sokołowski, burmistrz Budzynia. Czy podziela pan opinię mieszkańców, którzy przed chwilą wystąpili? No na pewno w 100%. Natomiast małe sprostowanie, panie redaktorze. To nie tylko od tego stycznia nieszczęśliwego wypadku, ale od wielu, wielu lat i władze gminy, i mieszkańcy wnioskowali to o to, żeby to ten przejazd i ten następny i we wsi Konkolewice miał podobny, jakby powiedzieć, lepszy standard, bo po modernizacji tej linii kolejowej 8 lat temu, to tak jak tutaj dzisiaj zostało stwierdzone, pociągi jadą 120 na godzinę. Kiedyś jechały zdecydowanie wolniej, przejazdy kolejowe były z podkładów kolejowych, zwykłych, poukładane. Dzisiaj są w zupełnie innej technologii, jest łatwiej i wygodniej przejechać. Natomiast też no, jest, jakby powiedzieć, standard podniesiony, pociągi jadą szybciej i może część kierowców no, nie przyzwyczaiła się do tego momentu, że po prostu ta odległość szybko się zmniejsza, jeżeli podjeżdża do przejazdu kolejowego. Natomiast na etapie modernizacji tej linii kolejowej wnioskowaliśmy o to, żeby na tym przejeździe, kilometr dalej, za ogródkami działkowymi, były normalne światła czy też szlabany. Nie zostało to wtedy uwzględnione na etapie modernizacji tej linii, no i niestety po iluś tam latach mieliśmy te dwa przykre wypadki, które się tutaj zdarzyły. Ten styczniowy popołudnie, czy południe wtedy właśnie, gdzie ten wypadek tutaj miał miejsce, ewakuowaliśmy pasażerów w pociągu do Domu Kultury, bo to był mróz, to był no, dzień taki dosyć mroźny. Rozmawiałem i z dyrektorem PLK w Poznaniu i z jednym z dyrektorów PLK w Warszawie, którzy dzwonili z podziękowaniami o troskę właśnie o tych pasażerów, no i to się odbiło szerokim echem, śmierć kolejarza za parę tygodni następnego, więc mówiliśmy już wtedy, żeby po prostu wdrożyć procedurę podniesienia bezpieczeństwa na tym przejeździe. Poprzez właśnie czy szlabany, czy światła, czy inne jakieś rozwiązania techniczne, które by uchroniły naszych mieszkańców, czy też przejezdnych, którzy tutaj korzystają z tego przejazdu i tego następnego. Bo no niestety
tak jak tutaj zostało powiedziane, wypadki się zdarzają, ale no, przykro to powiedzieć, no nie muszą się zdarzać i to trzeba robić wszystkie działania, żeby właśnie zapobiegać zawczasu. I te nasze pisma, które piszemy od jakiegoś czasu do PLK, o to, żeby właśnie ten stopień bezpieczeństwa podnieść, czy w ramach właśnie przeglądów, które tu się odbywają właśnie z udziałem pracowników PLK i właśnie wnioskujemy na każdym przeglądzie, żeby ten stopień przejazdu bezpieczeństwa podnieść, jakoś tak bez echa to mija. Może ten nieszczęśliwy wypadek, jeden i drugi, no wreszcie zdopinguje, no, że tak powiem, kierownictwo tej firmy do właśnie takich działań zdecydowanych. I mam nadzieję tutaj, że takie obietnice, mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej usłyszymy ze strony przedstawiciela PLK. Czy musi niestety dochodzić do tak tragicznych wydarzeń, żeby PLK, PKP wsłuchało się w to, co mówią samorządy, co mówią mieszkańcy i dbało o to, aby przejazdy kolejowe tego rodzaju znikały z map, a pojawiały się bardziej bezpieczne? Kilka kwestii, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli. Nie ma przejazdów niestrzeżonych. W myśl obowiązujących w Polsce przepisów każdy przejazd kolejowo-drogowy jest zabezpieczony adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej. To po pierwsze. Chciałem też zwrócić uwagę na widoczność. Postaram się szybko kilka rzeczy podsumować, które tutaj w tej dyskusji już padły. Ta widoczność jest odpowiednia. Te warunki widoczności są większe niż wymagane przepisami minima, w związku z czym tutaj nie może być żadnej wątpliwości, że ta widoczność odpowiednia jest na tym przejeździe zachowana. Analiza tych dwóch wypadków, o których dzisiaj mówimy, wskazuje, że no, w przypadku tego pierwszego tragicznego przypadku ze stycznia bieżącego roku, tutaj jeszcze swoje postępowanie prowadzi Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, więc pozwolicie Państwo, że do tej kwestii nie będę się odnosić. Natomiast wstępne wnioski komisji, które po wypadku, który miał miejsce w sierpniu bieżącego roku, wskazują, że winę za to zdarzenie ponosi kierowca, który zignorował obowiązujące przepisy. No, w tego typu sytuacjach najlepsze zabezpieczenia to zdecydowanie za mało, gdy kierowcy, gdy rowerzyści, gdy piesi ignorują przepisy, nie zachowują rozsądku. Wówczas czy sygnalizacja, czy rogatki, to naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ no, my też obserwujemy takie sytuacje na przejazdach kolejowo-drogowych, które są wyposażone w sygnalizatory i w rogatki, gdzie kierowcy ignorują czerwone światło, próbują slalomem omijać zamknięte już półrogatki albo wjeżdżać pod opadające rogatki. I analiza zdarzeń, do której dochodzi na przejazdach kolejowo-drogowych, wskazuje jednoznacznie, że 99%, a więc niemal wszystkie zdarzenia, do których dochodzi na sieci kolejowej, to są zdarzenia, za które winę ponoszą niestety nierozważne, nieodpowiedzialne zachowania użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych, a trudno obarczać winą zarządcę infrastruktury kolejowej za łamanie przepisów. Zakładamy, że kierowcy są ludźmi odpowiedzialnymi, a są odpowiedzialni nie tylko za własne życie, ale za życie także innych osób, które znajdują się w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych. Być może, gdyby Państwo szybciej wsłuchiwali się w opinię samorządowców, do takich tragedii by nie dochodziło, bo może tutaj już wcześniej byłyby lepsze zabezpieczenia, może wówczas ci kierowcy byliby bardziej aktywni i widzieliby, co im grozi. Pozwoli pan redaktor, że no nie do końca będę wchodzić w polemikę z opinią pana redaktora, bo to mam poczucie trochę gdybanie. Natomiast my możemy opierać się wyłącznie w obrębie obowiązujących przepisów, a te wskazują, że przejazd kategorii D, a mówimy tutaj właśnie o tej kategorii w przypadku budzenia, jest wyposażony w znak stop i jest to zabezpieczenie całkowicie adekwatne. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie, a mianowicie my systematycznie, regularnie sprawdzamy przejazdy. Gdy zmienia się sytuacja na przejeździe kolejowo-drogowym, wówczas prowadzimy działania inwestycyjne, żeby zmienić kategorię przejazdu i zamontować dodatkowe zabezpieczenia dla kierowców, ale można powiedzieć, to są działania jednotorowe, natomiast drugim torem edukujemy także kierowców. Październik, w którym się teraz spotykamy, jest dla kolejarzy miesiącem edukacji, czyli zwracamy jeszcze bardziej szczególną uwagę właśnie na właściwe zachowania przy przejazdach kolejowo-drogowych. No wierzymy, że kierowca, który wsiada do samochodu, zdał egzamin na prawo jazdy, zna przepisy, a to naprawdę nie są inne przepisy niż te, które obowiązują na innych skrzyżowaniach, także na skrzyżowaniach drogi z drogą. Nie sądzę, że wszystkie skrzyżowania w gminie czy w powiecie są wyposażone w sygnalizację, a działa to zupełnie na tej samej zasadzie. Odpowiada teraz Emil Gurz, radny powiatu chodzieskiego. Wyniósł pan tutaj wręcz, można powiedzieć, do rangi adoracji badania, pomiary i rzeczywiście te kwestie są bardzo ważne, za co za ich przedstawienie bardzo dziękujemy, ale dla nas, jako samorządowców, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest
najważniejsze. Niewyobrażalną sytuacją dla mnie jest, tak jak niewyobrażalne było brak odpowiedzi na moją petycję, niewyobrażalne jest mówienie o bezpieczeństwie na tym przejeździe, gdy mieszkańcy na tym przejeździe bezpiecznie się nie czują. Pan Robert Mingę, też chciałby pan się odnieść. Tutaj padło stwierdzenie o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Przestrzegajmy ich, oczywiście zgadzam się z tym. Kierowcy dość często łamią przepisy, sam też nie jestem wyjątkiem, ale troszkę nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że to nieodpowiedzialne zachowanie kierowców doprowadza do wypadków na przejazdach, tylko to. No, to zdarza się zapomnienie, zwyczajne rozkojarzenie, zwyczajne. Sam też miałem takie zdarzenie, gdzie miałem zaparkowany samochód tuż przed przejazdem, pracowałem na kolei wówczas, ruszyłem, a tuż za samochodem śmignął pociąg osobowy, metry. Ale nie o tym. Także przestrzegajmy rzeczywiście przepisów, ale wszyscy. Padło tutaj stwierdzenie, nie pamiętam z czyich ust, o 2 sekundach decydujących o życiu, śmierci. W sierpniu brakowały tutaj 2 sekundy widoczności. Może gdyby ten kierowca wcześniej zauważył ten pociąg, nie doszłoby do zdarzenia. Dziękuję. Panie Radosławie, podsumuję w takim razie to, co się zmieni, bo mówi pan, że jakieś zmiany tutaj będą, że będziecie zabezpieczać ten przejazd. Tak, na tym przejeździe kolejowo-drogowym pojawi się sygnalizacja. W związku z tym, czy my wiemy kiedy? Rozporządzenie. Nie chciałbym mówić o wiążących terminach i składać wiążących deklaracji, natomiast no, musimy zakończyć procedury, ponieważ no, poruszamy się cały czas w obrębie przepisów. Jesteśmy zobligowani, żeby je przestrzegać. W związku z tym w momencie, gdy będziemy mieli zakończoną procedurę, gdy będziemy mieli zapewnione finansowanie, wówczas sygnalizacja świetlna na tym przejeździe kolejowo-drogowym się pojawi. Planujemy także montaż pasów akustyczno-wibracyjnych, czyli takiego dodatkowego wsparcia dla kierowców, które będzie uczulać ich na to, że zbliżają się do przejazdu kolejowo-drogowego. Natomiast będę podkreślać cały czas, że niezależnie od zabezpieczeń, te dodatkowe zabezpieczenia nie będą zwalniać kierowców z przestrzegania przepisów, bo to jest, mam poczucie, kluczowa kwestia, jeśli chodzi o zapewnienie także poczucia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W momencie, gdy będziemy jeździć bezpiecznie, każdy przejazd kolejowo-drogowy, niezależnie od tego, czy on jest wyposażony w sygnalizację czy w rogatki, będziemy mogli pokonać bezpiecznie, także tutaj w Budzyniu. Myślę, że co do tego się zgadzamy. Krótko podsumujmy, czy eksperci, nasi goście, maszyniści zgadzają się z tym, co mówi Radosław Śledziński? Czy te zmiany będą na lepsze? No, ja bym chciał jeszcze przypomnieć w tym momencie, że pociąg przy prędkości 120 km na godzinę w ciągu sekundy przebywa 33 metry. I teraz ta dysproporcja czy tej widoczności, czy zachowania się kierowcy, to wszystko maleje, prawda? I proces hamowania pociągu, to tak jak kolega wspomniał, to akurat przy elfach jest te 600 metrów, przy niektórych taborach jest do 800 metrów, bo to nie jest samochód, że się gdzieś tam jakieś zadziałają ABS-y i potrafimy się zatrzymać po prostu w miejscu, czy tam w odległości 30-40 metrów. To proces hamowania jest dość długi. Reakcja jest też różna, mimo różnych urządzeń na pojazdach trakcyjnych, które w tej chwili już mamy. Ale no, priorytetem jest to, żeby tutaj jednak naszym zdaniem Polskie Linie Kolejowe zrobiły chociażby to, co tutaj pan wspomniał, że jak będzie sygnalizacja świetna i jakieś te zabezpieczenia na szosie, na ulicy, no to na pewno coś tam będą skutkować, tak? To dobra wiadomość dla maszynistów? Oczywiście, to znacznie podniesie akurat na tym przejeździe stopień bezpieczeństwa, natomiast powiem szczerze, na terenie województwa wielkopolskiego mamy bardzo dużo tego typu przejazdów. Jest to najbardziej popularny przejazd, jaki się właśnie spotyka, bez sygnalizacji, bez rogatek i każdego dnia tak naprawdę jak prowadzi się tą pracę, którą się wykonuje, no to w praktyce maszyniści ratują w ten sposób życie kierowców, dając im możliwość po prostu ucieczki, dlatego że czasami pociągu nie widać. Sytuacja się komplikuje w przypadku mgieł, bo niektóre sytuacje są naprawdę takie, że jedziemy to 120, 130, a mamy widoczność na 30 metrów. Nie jesteśmy w stanie nawet zareagować, ani wybiec z kabiny, żeby uratować życie. Zakończymy pytaniem do włodarzy tego miejsca. Pan Piotr Jankowski, zastępca burmistrza Budzynia. Słyszymy dobre informacje dla mieszkańców Nowych Bud. W końcu. W końcu. Ma pan redaktor rację. Ja chciałem tutaj
z taką wzmożoną siłą wesprzeć oczywiście mieszkańców, to co powiedział pan burmistrz, również nasz radny powiatowy. Powiem tak, jestem akurat osobą, która wielokrotnie uczestniczyła na przeglądach przejazdów kolejowych, tego, następnego. Starałem się wielokrotnie udokumentować, że jest potrzeba, konieczność wręcz, podwyższenia kategorii między innymi tego przejazdu. To bardzo ważne. Mówimy tu cały czas o bezpieczeństwie, zarówno podróżujących pociągiem, jak i podróżujących autami. Takie światełko w tunelu tutaj z relacji pana przedstawiciela PKP PLK się pojawiło. Ja mogę dodać, że my nie ustąpimy, my tego tematu nie odkładamy na półkę, robimy wszelkie starania, piszemy, jak pan burmistrz powiedział, pisma, mało. Nawiązaliśmy również kontakt z Ministerstwem Infrastruktury, które bezpośrednio podlega, jest nadzorującym pracę PLK i w ostatnim okresie czasu światełko w tunelu się pojawiło, że to, co powiedział pan tutaj, pan przedstawiciel PLK, my również jako samorząd gminy Budzyń otrzymaliśmy w ostatnim czasie odpowiedź pisemną, że szansa jest, że podniesiona zostanie kategoria pojazdu. Z tym, że my chcieliśmy sygnalizację świetną i pół rogatki, uzyskaliśmy pół środek, 50%, tylko sygnalizację świetną, z czego się już troszeczkę cieszymy, chociaż nie do końca. Jak wiadomo, jeżeli nie wiemy, o co chodzi, chodzi o pieniążki. Ja byłem ostatnio tak zdruzgotany informacją, że mówiąc o wartościach, znaczy słysząc o wartościach, jeszcze jakiś czas temu słyszałem, że montaż sygnalizacji świetnej to kwota 1 milion złotych. To jest spora kwota, ale ostatnio dowiedziałem, że to jest kwota 3 milionów złotych. No to mnie troszeczkę poraziło, ponieważ nie wiem, nie jestem fachowcem od tego rodzaju prac, ale no będę po prostu wszystko robił i my jako samorząd, czy gminny, czy powiatowy, aby podnieść kategorię minimum o jeden stopień do góry. I na pewno nie spoczniemy. Bardzo krótko odpowiada Radosław Śledziński. Bardzo krótko ad vocem, panie burmistrzu. Chciałem tylko zauważyć, że podniesienie kategorii nie zależy jakby od naszej dobrej woli, tylko to wprost wynika z przepisów. Dlatego na tym przejeździe kategoria może zostać podniesiona do kategorii C, a więc sygnalizacja. Iloczyn ruchu nie wskazuje jeszcze na to, żeby tutaj mogły pojawić się rogatki. Słuchaczko, dosłownie, panie rzeczniku, rozporządzeniem, pan się powołuje często na przepisy, jest paragraf mówiący o tym, że w szczególnie uzasadnionych warunkach można wzmocnić bezpieczeństwo. Na tym możecie się opierać. Proszę bardzo. Być może to są szczególnie uzasadnione warunki. Poznaliście państwo stanowisko mieszkańców, związkowców, kolei i urzędników. Oceńcie sami, co należy tutaj zrobić. To był magazyn W Punkt. Dziękuję państwu za udział w programie. Żegnają się z państwem Marek Wolski i Krzysztof Polasik. Do usłyszenia.